W dzisiejszych czasach nie do pomyślenia jest życie bez telefonu komórkowego. Do właściwego działania wymagane są technologie oraz sieci komórkowe. Ale czy na pewno? Witajcie drodzy widzowie, z tej strony ja, wasz ulubiony Hangman. Witam na kanale Zakazana Wiedza. Dzisiaj omówimy sobie temat telefonu grawitacyjnego. Zanim przejdziemy do głównego tematu, wszystko co omawiam jest na podstawie źródeł, które są na dole w opisie. Zostawcie lajka, suba, jedziemy. Telefon grawitacyjny, tak zwana biokomórka, to wynalazek, który opracował niemiecki matematyk Hartmut Miller wraz ze wspólnikami. Opracowali oni mobilną technologię telekomunikacyjną G.com, w oparciu której działa biotelefon. Technologia G.com wykorzystuje występujące w naturze zjawisko stojących fal grawitacyjnych. Technologia G.com eliminuje szkodliwe działanie promieniowania smogu elektromagnetycznego oraz wykorzystuje znikome ilości energii. Tym samym maszty nadawcze oraz sieci komórkowe stałyby się zbędne. Nie ma niezbitych dowodów na to, że smog elektromagnetyczny, który wytwarzają m.in. telefonie komórkowe, jest szkodliwy dla zdrowia. Lecz z badań na szczurach laboratoryjnych poddanych działaniu promieniowania sieci komórkowych zanotowano wzrost zachorowań na choroby nowotworowe. Wielu ekspertów w dziedzinie podziela opinię o wpływie promieniowania sieci komórkowej na rozwój chorób nowotworowych. Wracając do telefonu grawitacyjnego. Oprócz tego, że funkcjonowałby on bez stacji nadawczych, jego drugą wielką zaletą jest to, że mógłby on działać wszędzie, w czasie rzeczywistym, również pod ziemią i pod wodą. W 2001 roku został zaprezentowany pokaz tej technologii na targach IT Tagen w Niemczech, gdzie połączono się z Uniwersytetem w Sankt Petersburgu. Twórca biotelefonu dążył do tego, by został on rozpowszechniony i możliwy do zakupienia dla każdego. Tym samym oznaczałoby to koniec operatorów komórkowych. Hartmut Miller był związany z firmą GSDI, która gromadziła fundusze na rozwój technologii. Firma została oskarżona o oszustwo, a Miller głównym oskarżonym o współudział. W 2012 roku został zatrzymany przez agentów Interpolu i skazany na 4,5 roku więzienia. Póki nie mamy jeszcze biotelefonu, warto zadbać o swoje zdrowie i zabezpieczyć się przed szkodliwym promieniowaniem już teraz. Ograniczmy czas spędzany z telefonem. Niech rozmowy będą krótkie, treściwe i rzeczowe. Piszmy SMS-y zamiast wykonywać połączenia. Nie kładźmy telefonu na sobie. Kiedy czekamy na połączenie, nie przykładajmy telefonu do skroni. Poczekajmy, aż ktoś odbierze. Najlepiej rozmawiajmy w trybie głośnomówiącym. Unikajmy korzystania z telefonu w windzie czy w samochodzie, gdyż pobiera więcej energii, ponieważ siła sygnału jest słabsza. Na noc wyłączajmy wszystkie urządzenia elektryczne z prądu. Wyłączmy Wi-Fi. Wyłączmy w naszym smartfonie transmisję danych. Nie zasypiajmy z telefonem. Połóżmy go jak najdalej od głowy. A najlepiej wynieśmy do innego pokoju. Jeśli biotelefon istnieje, to ciężko będzie pokazać go światu, gdyż jego twórcy będą uciszani, a także będą pod wpływem lobby operatorów komórkowych. Póki co, jesteśmy cały czas poddani na działanie promieniowania. Zbliża się 5G. Możliwe uda się przeżyć, ale możliwe, że też nie. Jak i jak co, napiszcie w komentarzu, co o tym wszystkim myślicie. Mówił do was Hangman. Do następnego. Cześć.